Ze mną w studiu Alicja Szemplińska, reprezentująca nas na konkursie piosenki Eurowizji w Rotterdamie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Alicja, wielkie emocje towarzyszyły ci podczas eurowizyjnej szansy i zastanawiam się, czy one opadły, czy są tak gigantyczne, że będą ci towarzyszyć aż do samego konkursu. Myślę, że emocje wciąż są. Staram się nad nimi panować, ale jest ciężko w takich chwilach. Ale one dają takiego kopa energetycznego tobie? Dają. Zawsze z tych emocji wyciągam pozytywne aspekty. I zastanawiam się, jeżeli chodzi o twoją piosenkę. Powiem ci, że kiedy ja jej słuchałem, to sobie pomyślałem, no proszę bardzo, tutaj mamy polską dziewczynę Bonda, to jest naprawdę bondowska piosenka. I niektórzy, słyszałem, porównują twój utwór do Skyfall od Adele. Co ty myślisz o takich porównaniach? Ja jestem ogromną fanką zarówno jak i klimatów bondowskich, jak i Adele i Skyfall, więc bardzo mi miło to słyszeć. Niedawno zwyciężyłaś w The Voice of Poland, a Eurowizja poniekąd ma dużo wspólnego z tym programem, ponieważ obie rzeczy są tak na dobrą sprawę eurowizyjnymi show z elementami współzawodnictwa. I w takim razie zastanawiam się, czy doświadczenie, które zdobyłaś podczas udziału w programie The Voice of Poland, zamierzasz wykorzystać poniekąd na dużej scenie, dużej eurowizyjnej scenie? Myślę, że jak najbardziej. To doświadczenie się przydaje i teraz bardzo jest potrzebne, więc cieszę się, że miałam przyjemność brać udział w dwóch programach telewizyjnych, w których się wiele nauczyłam. No właśnie, ale jest coś, o czym pomyślałaś sobie, dobra, to zadziałało na planie Voice'a, więc teraz może wprowadzę to w życie, jeżeli chodzi o dużą Eurowizję. No być może są takie rzeczy. To wszystko teraz jest do przemyślenia i czeka mnie dużo pracy, ale już się nie mogę doczekać. A już tam oczami wyobraźni widziałaś, jak chcesz, żeby ten eurowizyjny występ wyglądał? Tak, ja już mam pomysł na cały występ. Oczywiście będzie też rozmowa z całą resztą produkcji mojego występu i mam nadzieję, że nasze wizje się pokryją. To jaka jest ta twoja wizja? Bo rozumiem, że ta ostateczna będzie się różnić, bo w toku negocjacji będziesz musiała pójść na pewne ustępstwa, ale teraz jak wygląda ten twój wymarzony występ? Moją wizją podzielę się, jak już będzie zaakceptowana i mam nadzieję, że to się stanie. No, byłabym bardzo szczęśliwa. A czym dla ciebie jest piosenka Empires? Dla mnie to jest bardzo ważny utwór, ponieważ spędziłam nad nim bardzo, bardzo wiele godzin wraz z producentami i włożyłam w niego bardzo dużo serca. Jest dla mnie bardzo osobisty, porusza ważne tematy, o których myślę, że trzeba mówić głośno i czuję się zaszczycona, że będę mogła ją zaśpiewać na konkursie Eurowizji. Twoją piosenkę stworzyli m.in. Patryk Kumur i Dominik Buczkowski-Wojtaszek, tak autorzy jest. Superhero od Vicky Gabor, piosenki, z którą Polka wygrała Eurowizję Junior w Gliwicach. I tak zastanawiam się, czy w takim razie to jest po prostu taki dobry prognostyk. Czy nastawiasz się trochę na wygraną w Rotterdamie? Ja przede wszystkim nastawiam się na dobrą reprezentację, a co dalej będzie, to już w woli widzów i jurorów. Współpraca z Patrykiem i Dominikiem, no to było super przeżycie. My już pracowaliśmy razem przy singlu Prawie My, także dobrze się znaliśmy i wiedzieliśmy, jak razem pracować. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane robić kolejne utwory. A co twoim zdaniem najbardziej liczy się na Eurowizji? Na co ty najbardziej chciałabyś postawić nacisk, położyć nacisk? Przede wszystkim wokal, to zawsze będzie na pierwszym miejscu. Jednak z racji tego, jakim formatem jest Eurowizja, wszystko inne też ma znaczenie. Cały staging, wszystko dookoła będzie ważne, więc mam nadzieję i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby cały występ był dopracowany na ostatni guzik. Czyli przede wszystkim chcesz oczarować wszystkich swoim pięknym wokalem, ale tam jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o występ, o scenografię, o to, co będzie działo się na scenie, też nas czekają. Myślę, że szykują się duże niespodzianki. A zastanawia mnie, jeżeli chodzi jeszcze o konkurs piosenki Eurowizji, to czy ty dostałaś już jakieś rady, na przykład od Michała Szpaka, albo od Cleo, albo od Gromiego, ponieważ właśnie ta trójka była w jury, w eurowizyjnej szansie na sukcesy. Może dali ci jakieś triki, sprzedali jakieś sposoby na to, jak sobie poradzić jak najlepiej na tej eurowizyjnej scenie? Jeszcze nie mieliśmy czasu porozmawiać stricte o Eurowizji, jednak mam nadzieję, że podzielą się ze mną jakimiś tajnikami. Ale może w takim razie oglądałaś wywiady z nimi, kiedy to oni reprezentowali nasz kraj na tym konkursie? Bo zastanawiam się, bo oczywiście każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał konkurs piosenki Eurowizji, kiedy to my byśmy reprezentowali Polskę. Każdy ma jakieś wyobrażenie, jak chciałby, żeby jego występ wyglądał, ale zastanawiam się, czy ty gdzieś tam już dopytywałaś kogoś na przykład, słuchajcie, co tam najlepiej zrobić na tej scenie, żeby po prostu zrobić wow i żeby cała Europa o nie miała?
Ja jestem dużą fanką Eurowizji i śledzę ten konkurs od dłuższego czasu. I patrząc stricte analitycznie, myślę, że ciężko przewidzieć. Eurowizja jest nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo, co może się w danym roku spodobać. Także myślę, że przepisu na sukces nie ma. Trzeba zrobić wszystko, co w swojej mocy, żeby zrobić to jak najlepiej, i ja na to postawię. A co będzie dalej, zobaczymy. A z tych eurowizyjnych klimatów mówisz, że jesteś fanką tego konkursu, że śledzisz go od dawna, czy zapadł ci w pamięć jakiś występ uczestnika tego konkursu, na przykład z poprzednich lat, o którym sobie myślisz, to było coś naprawdę niesamowitego? Jest kilka takich występów eurowizyjnych, które na długo zapadły w mojej pamięci. Na pewno była to Loreen z utworem Euphoria, który mogłam zaśpiewać w szansie na sukces. Był to też wspaniały występ naszego Michała Szpaka, Color of Your Life. I no, wiadomo, nasza prawie że zwyciężczyni Eurowizji, Edyta Górniak, to nie ja, zawsze będzie w moim sercu. A teraz pozwolisz, że przytoczę cytat. Emocje nie odpuszczają, to było ogromne wyzwanie, w którym bardzo pomogła mi piosenka, którą śpiewałam, ponieważ to w 100% ja i włożyłam w nią całe swoje serce. Tak mówiłaś w rozmowie z TVP Info i zastanawiam się, może to ta prawdziwość jest kluczem do zwycięstwa i to ona urzeknie słuchaczy i widzów w całej Europie. Jak myślisz? Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że prawda się obroni, a w tej piosence, no jak sam powiedziałeś, to... Ja przytaczam to twoje słowa, tak. To nie ja powiedziałam, to ty to powiedziałaś. Ja powiedziałam, to jestem ja i to jest prawda. I tekst też jest prawdziwy. Mówi o rzeczach, które naprawdę mają miejsce i to mnie bardzo cieszy. To Alicja, trzymamy kciuki. Dziękuję. Powodzenia w Rotterdamie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To ja dziękuję. Daj czadu, trzymamy kciuki. Dzięki wielkie.